Cześć, jeszcze jedno, zanim skoczymy do materiału. Tutaj mamy kolejnego gościa, którego zakupiłem po raz chyba trzeci, testując go tylko teraz w wersji mniejszej, Pixel 4. Jeżeli macie jakieś pytania do niego, pytajcie, może też przygotuję jakiś materiał. A ja bym chciał Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na premierę mojej muzyki. Wiem, że to nie do końca związane z kanałem, ale wydajemy razem z zespołem Jeden Pies muzykę i właśnie to się dzieje na Spotify, na Apple Music, na YouTube Music, na YouTubie i tak dalej, więc zapraszam Was, rzucam linka poniżej, jeżeli ktoś chce, to nawet dzisiaj wydajemy jednego singla, będzie tych piosenek trochę, więc jeżeli chcecie wesprzeć młodych albo już nie takich młodych artystów, to zapraszam serdecznie do posłuchania, subowania czy obserwowania na Spotify. Dzięki. Odcinek sponsorowany. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować mojemu koledze Robertowi z firmy Benefact.pl, który po prostu pożyczył mi ten telefon na jakiś czas, żebym sobie go potestował po dobrej znajomości. Ja przy okazji, oddzięczając się, chciałem zareklamować jego firmę, która zajmuje się komputerami, ich naprawianiem, serwisem, z wszelkimi sprawami związanymi z serwerami. Ogólnie obsługą IT bardzo szeroko pojętą, w sposób absolutnie ekspercki, także Benefact.pl, zrzucę link na dole, jeżeli ktoś by szukał właśnie takiej opcji. Firma jest krakowska, ale oczywiście jeżeli tylko się da, to pewnie pomoże Wam i z dystansu, także serdecznie polecam i dzięki Ci, Robert, jeszcze serdecznie raz za ten telefon. Po pierwsze, to co najbardziej mnie chyba zmartwiło, jak się dowiedziałem o nowych pikselach, czyli wielkość. Wielkość tego telefonu jest naprawdę, to jest spory telefon, 6,7 cala, ale powiem Wam, że w takim zwykłym, codziennym używaniu nie było to dla mnie aż tak straszne, przyzwyczaić się jako tako do tego. Mamy tutaj takie zagięte tafle szkła po dwóch stronach, ramka jest wąska, więc dość wygodnie się to trzyma. Oczywiście nie jest to telefon tak naprawdę bardzo wygodny i jednoręczny, ale z nowym trybem jednoręcznym pozwala to tutaj łatwo ściągać belkę powiadomień z jakiegokolwiek ekranu, bądź też po prostu cały ekran w dół, także nie jest naprawdę źle i pod tym względem już przy troszkę dłuższym używaniu telefon po prostu mnie zaskoczył pozytywnie. Druga rzecz to design. Uważam, że ten design, szczególnie właśnie plecków, jest absolutnie super i mam nadzieję, że Google go trochę zatrzyma po prostu, bo jest bardzo charakterystyczny, bardzo czysty, ładny, nie ma tutaj jakichś dziwnych udziwnień, także wygląda to naprawdę spoko. Niestety muszę się trochę przyjrzeć do frontu, bo sam ekran jest w porządku, jeszcze o nim będzie za chwilę, ale niestety ta brudka na dole to jest regres w stosunku do tego, co mieliśmy w Pixelu 5 i to mnie bardzo boli, bo wydaje się to być taką trochę, no, niedoróbką, w sensie jestem pewien, że jakby chcieli, to by mogli zrobić. Wiadomo, byłoby drożej, ale uważam, że super, jeżeli coś się robi, to zrobić to naprawdę dobrze, a ten telefon ma być przecież takim reprezentantem Androida na świecie, no i bardzo szkoda, że ta brudka jest dość wyraźna i w stosunku do tego czułka, którego w zasadzie nie ma, no po prostu ją widać i buduje to takie uczucie braku symetryczności. No i na górze też jeszcze, może tutaj jeszcze z case'a ten telefon wyjmę, mamy ten taki biały pasek. Ja nie wiem, jak można było coś tak projektować, ale to jest pasek, to jest plastikowy po prostu kawałek telefonu, po to, żeby anteny mogły lepiej pobierać sygnał po prostu, który się tutaj wokół nas wszędzie znajduje, anteny 5G, które i tak zresztą nie działa w Polsce, no i w sensie Google go nie udostępnia, bo działałoby, gdyby udostępnił. No i niestety wygląda to w ten sposób, że mamy taki biały plastikowy pasek u góry. To tak jakby ktoś zrobił design tego telefonu, zaprojektował go, zrobił wszystko, prawdopodobnie ustalił tutaj, że to będzie metalowe, aluminiowe z każdej strony, w porządku. Potem zrobiono prototyp i okazało się pewnie na 2 miesiące przed, że zamontowano anteny, nie działało. To jest to? Kropka w kropkę, jakby wyszedł z fabryki. A jaki brzydki. No nic, najważniejsze, że działa. I tu jest mały problem. Nie działa. I trzeba było wszystko szybko przeprojektować, no i mamy taki okropny, brzydki strasznie plastikowy kawałek w innym kolorze, no tak jakby ktoś w ogóle zapomniał, że o co chodzi w designie i w spójności jakiejkolwiek, także niestety według mnie Pixel tutaj z góry wygląda po prostu bardzo źle, ale tył, tak jak mówiłem, jest w porządku. Kolejna rzecz. Czytnik linii papilarnych, on się nie poprawił względem szóstki, którą miałem wcześniej. W zasadzie wydaje mi się, że jest wręcz troszeczkę wolniejszy, chociaż zależy, ile się tych odcisków palców gra, jak dokładnie się to zrobi.
Ma być aktualizacja, która nieco poprawia szybkość tego czytnika. W dalszym ciągu jej nie mam, więc nie mogę tutaj się o niej wypowiedzieć. Ale jeżeli się poprawi, to dobrze, ale sądzę, że i tak to nie będzie nic nadzwyczajnego. Także to jest chyba dla mnie największy, najbardziej taki wyrazisty minus tego telefonu. Po prostu to jest rzecz, którą się robi codziennie, często i po 100 razy, więc jeżeli cokolwiek tutaj nie działa, no to po prostu szkoda. To jest duża, duża wada tej sprawy, ale oczywiście jeżeli ktoś nie ma, tak jak mówiłem, w materiale o Pixelu 6 telefonu, czy w ogóle jakiegoś urządzenia ze zwykłym czytnikiem linii papilarnych, tym tradycyjnym, który bada wasze właśnie fale elektromagnetyczne występujące na waszych palcach, czyli takim jak w starszych iPhone'ach, czy w jakichś komputerach niektórych, czy w Pixelu 5, no to nie będzie miał tak naprawdę jakiejś tragedii i wydaje mi się, że naprawdę można się do tego spokojnie przyzwyczaić. No dla mnie to nie jest akurat ta rzecz. Kolejną rzeczą jest bateria. Bateria w Pixelu 6 Pro działa mi bardzo dobrze. Ogólnie przez te, to będzie tydzień ponad nieco, zdaje się teraz, to codziennie w zasadzie to były takie spokojne 5 do 7 godzin, oczywiście w zależności gdzie byłem, jak tam się bardziej poruszałem, no to trochę szybciej leciała, ale ogólnie wygląda to tak, że jeżeli na przykład oglądacie filmy w domu na YouTubie, to bardzo długo ten telefon potrafi wytrzymać. Myślę, że można by pewnie wyciągnąć 10 godzin. Po prostu oglądając sobie filmy na dość niskiej jasności, poruszając się tak w dzień po prostu na LTE. Ja oczywiście mam tylko jedną kartę, więc na dwóch będzie inaczej. I właśnie kolejna rzecz to jest zasięg. Tutaj macie, o właśnie, znacznik LTE. Raz, że 5G w Polsce nie będzie działać. Dwa, że ten zasięg dość łatwo się gubi. I to jest to, co miałem też z Pixelem, czy mam też z Pixelem 5 w porównaniu do iPhone'a. No ten zasięg po prostu szybciej wysiada. No jak jechałem gdzieś pociągiem, no to na iPhone'ie często był zasięg, nawet jeżeli bardzo słaby, a tutaj się wyłączał po prostu, więc trzeba o tym powiedzieć. Przy czym to są raczej sytuacje ekstremalne, typu naprawdę jakieś góry, czy właśnie pociąg w środku lasów. No to wtedy mamy problem, ale ogólnie nie jest to jakaś tragedia. Jak wyciągnąłem ten telefon z pudełka, to zauważyłem od razu, że no, jest taki efekt wow ekranu, bo on jest bardzo ładny, wystarczająco według mnie jasny, tak jak porównałem do iPhone'a w takim zwykłym dziennym używaniu na zewnątrz, to jest wystarczający, absolutnie bardzo jasny, fajny i 120 Hz robi robotę, świetna rzecz, bardzo fajnie to działa, w natywnych aplikacjach działa to wręcz lepiej niż w iPhone'ie, bo na przykład natywne zdjęcia w iPhone'ie 120 Hz tam przy na przykład wyłączeniu aplikacji, przechodzeniu do głównego ekranu nie działa przez moment i to widać, że to się lekko klatkuje, mimo tego, że iPhone ogólnie robi 120 Hz świetnie. Tak tutaj właśnie wchodzenie zdjęcia i wychodzenie z powrotem z nich jest bardzo, bardzo płynne. No ale oczywiście inne aplikacje nie działają, jak na przykład mój ulubiony Telegram, który dalej jest na 60 Hz. Także tutaj jeszcze trzeba będzie nad tym popracować. Ale jest jedna rzecz, która w ekranie mnie nie przekonała. Przy niskich jasnościach niestety pojawił się ten problem, który jest bardzo często widoczny ogólnie w ekranach OLEDowych, czyli tak zwany black crash, czyli takie widać, że po prostu zbyt mało różnych rodzajów ciemnego koloru jest w tym ekranie i zdarza się tak, że mamy takie dziwne, jakby czarno-szare plamy, jeżeli coś oglądamy bardzo ciemno. I oczywiście to są tylko w sytuacjach bardzo wyjątkowych, typu oglądanie właśnie filmu wieczorem, na którym wszystko jest bardzo ciemne i tylko czarno-szare, ale zdarza się. Więc zwracam na to uwagę, ponieważ kogoś może to zawieść potem, przy czym jest to dość częsta rzecz, która odróżnia te absolutnie topowe, najdroższe smartfony, głównie Samsungi i Apple, od tych, które są prawie najdroższe. Niestety, mam to już kolejnym Pixelu, w piątce tego nie miałem, tutaj akurat się pojawiło, w trójce też chyba kiedyś trafiłem, więc niestety dość powszechna wada ekranów, nie wiem nawet, czy to nazwać wadą, bo mam wrażenie, że to jest wręcz charakterystyka tych nieco tańszych ekranów OLEDowych, ten właśnie black crash, ale trzeba o tym jasno powiedzieć, że to tutaj właśnie. Co jest absolutnie kapitalne, to pisanie na klawiaturze tego telefonu. Nowy Gboard z nowym wystrojem, z ładnymi kolorami, jest absolutnie świetny i jest super haptyka w tym telefonie, to po prostu jest bardzo przyjemne odczucie pisać na tym telefonie. Raz, że ekran jest dość duży, zagięte rogi nie przeszkadzają przesadnie, ta klawiatura nie wchodzi praktycznie na te zagięte rogi. Zresztą te zagięte boki nie są jakoś bardzo mocno zagięte i przy używaniu telefonu nawet są czasami przydatne, ponieważ jak się cofa, na przykład robicie get cofania w jedną albo w drugą stronę, no to bardzo przyjemnie się tak przejeżdża po tym właśnie krańcu telefonu. Mam wrażenie, że nawet wygodniej niż na tych płaskich ekranach, także tutaj jestem, nie jestem jakoś bardzo przeciwny zagiętemu ekranowi. A haptyka, tak jak mówiłem, jest super, bardzo przyjemna i
świetnie się po prostu pisze na tej klawiaturze. Jeśli chodzi o zdjęcia, tak naprawdę niewiele tutaj więcej mogę dodać w stosunku do tego, co mówiłem już w materiale o Pixelu 6. Mamy tutaj ten zoom, który jest bardzo dobry, bardzo pewny, dużo lepszy niż trzykrotny w iPhone'ie, trzeba to przyznać. Jest naprawdę bardzo dobry. W nocy też całkiem niezłe te zdjęcia, chociaż przez to, że telefon naświetla te zdjęcia dość długo, no to dość łatwo trafić rozmazane zdjęcie, niestety. Przy czym, tak jak ja zawsze powtarzam, jeśli chodzi o zdjęcia zbliżeń, telefoto, to w nocy, żeby je robić, to i tak, jeżeli chcecie zrobić coś naprawdę sensownego, musicie użyć statywu, przynajmniej, no a najlepiej w ogóle zwykłego aparatu z dużym obiektywem. Także zoom tutaj jak najbardziej na plus, wszystko inne też super. Mamy kamerę frontową z 4K, co prawda 4K 30 tylko, ale jest to już duży postęp, także według mnie naprawdę super. Same filmy, bardzo dobry HDR, bardzo fajne kolory, mocno podbite w stosunku do wersji do Pixela 5, także ogólnie jestem za. No i oczywiście to, co, o czym już mówiłem w szóstce, świetne zdjęcia w ruchu, które teraz kilka z nich może zaprezentuję, bo to jest absolutny według mnie hit i to jest to, czego brakowałoby mi, gdybym tego telefonu nie miał już później. Próbowałem milion razy podnieść głowę, nabrać wiary, że to wszystko to ma sens. Lecz spadały tylko razy na łysinę mą bez skazy. No bo przecież, przecież nie ma wina, że dobrze tak, że nie udał się ten świat, bo inaczej nie próbowałbym go zmienić. Dobrze tak, że i ty to widzisz spak, bo inaczej nie ma nas. Wydajność topowa, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bardzo płynnie. Android 12 jest bardzo dobrym, spokojnie działającym systemem, robiącym wszystko, czego chcecie, ale mam jeden zarzut, że ciągle jednak animacje przechodzenia na przykład z pełnego ekranu YouTube'a na w Picture in Picture są takie, tam coś tam miga, coś tam mryga, no takie dość klasyczne androidowe podejście, że coś jest jeszcze ciągle niedorobione i to niestety widać, szczególnie w porównaniu jak się ma gdzieś właśnie iPhone'a, w którym praktycznie to nie występuje, mimo że jakby w takim codziennym używaniu nie zauważycie jakiejś olbrzymiej różnicy, po prostu widać, że jeszcze jednak iOS jest trochę bardziej dorobiony, także kibicujmy Androidowi, żeby ta konkurencja była silniejsza, żeby te telefony były jeszcze lepsze, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego procesora, który szybko przerabia zdjęcia, można fajnie obrabiać filmy, można grać, także jest wszystko w porządku. Podsumowując, telefon jest bardzo dobry, może minimalnie dla mnie za duży, ale też nie było to jakoś wielką przeszkodą i ostatecznie całkiem nieźle się przyzwyczaiłem. Jest nareszcie jedna bardzo dobra rzecz, która się tu pojawiła, to cena. Cena takiego naprawdę flagowego telefonu w tym momencie w okolicach, jeżeli się go oczywiście sprowadzi z Niemiec, to jest około 4000 zł, 4200 zależy. Także uważam tę cenę za naprawdę bardzo dobrą za tej klasy sprzęt, szczególnie z tym aparatem, który tutaj działa naprawdę super. I zawsze jednak niestety muszę wspomnieć o tym, że ciągle są jakieś niedoróbki. Czy to w samym Androidzie jako takim, czy właśnie o designerskie, tak jak tutaj, więc zwracam uwagę na to, co zauważyłem. Mam nadzieję, że komuś to pomoże i jeżeli miałbym wybierać między zwykłą 6 a 6 Pro, w tym momencie przyznam, że już nie wiem, ponieważ na początku myślałem, że ta wielkość mnie całkowicie odrzuci od 6 Pro, ale jednak mocno potrzebuję zazwyczaj telefoto, czy to do pracy, czy po prostu lubię robić takie zdjęcia, więc ja chyba osobiście wybrałem 6 Pro, ale zdecydowanie większości ludzi doradzam raczej wersję 6 z płaskim ekranem i co prawda bez telefoto, ale dalej tak naprawdę z 90% tych funkcji, które ma wersja 6 Pro, a jest sporo tańsza. Dobrze tak, że nie udał się ten świat, bo inaczej nie próbowałbym go zmienić. Dobrze tak, że i ty to widzisz spak, bo inaczej